Was serdecznie w kolejnym odcinku vloga Dokumentalista. Dzisiaj debiut operatorski mojej żony Kasi, która jest z drugiej strony kamery. Jedziemy do Warszawy na premierę filmu Serial Nieprawdopodobnych Zdarzeń z zespołem Happy Set. Chłopaki też tam będą, więc będzie bardzo fajnie, nie możemy się doczekać. Jesteśmy już w Warszawie, mamy delikatny korek, ale w zasadzie chyba jak na Warszawę to całkiem normalny. Jeszcze Wam nie powiedziałem, bo to dopiero początek odcinka, ale sponsorem tego odcinka jest Michał Rajczakowski, super, najlepszy fotograf w Legnicy, który pożyczył nam kamerę DJI Osmo Pocket. I być może jak nam się spodoba, to będziemy taką kamerą sobie kręcili dalej vlogi. Paweł, to będzie incepcja. Nagrywam Ciebie, jak nagrywasz. A ja Ciebie, jak nagrywasz. Jak wrażenia, Kasiu? Podekscytowanie. Szybko w życie zespołowe. Byłem wręcz zaskoczony, jak to gładko poszło. W zasadzie spodziewałem się, szczególnie później na etapie montażu, jakichś takich mocnych cięć, szczególnie w sytuacjach kompromitujących. No ale okazało się później, że chłopaki nie chcieli wycinać ani jednej sceny. To technicznie też wygląda tak, że dmuchając krzyczę do saksofonu. Ten dźwięk jest inny. No. Myśmy się nie znali z Szymonem wcześniej. Przed nagrywaniem. To nie jest normalne warunki, kiedy ktoś ci wjeżdża z kamerą, na przykład, nie wiem, jak ty robisz przysiady, albo grasz na ustniku. Albo masz ściągnięte do kostek spodnie. Albo myślisz, tak, też. Chciałem podkreślić rolę Szymona, że nie był dominantą w żadnym dniu, gdzieś tam się był cieniem, gdzieś tam się przewijał. Ja masę z tych scen w ogóle nie jestem świadom. I też Szymonku piąteczka za to, w ogóle mistrzowska robota, jak dla mnie. Ja jestem fanem kina, ale też fanem oka, obrazu. Super, fajnie, panie mistrzu. Chcę pogratulować po prostu, koledze. Około 300 osób pojawiło się na premierze. Bardzo Wam dziękuję, że się pojawiliście, że mogliśmy być razem tego dnia. Dziękuję bardzo zespołowi Happy Set, że mnie do siebie przyjęli, że mogliśmy nakręcić ten materiał. Już niebawem być może kolejne projekty, także bądźcie czujni, obserwujcie, a my już wracamy do domu. Do zobaczenia.